Siema, tu Shadow. W dzisiejszym odcinku spróbuję wytłumaczyć tym, którzy dopiero zaczynają z airsoftem, dlaczego powinni się na początku trzymać z dala od snajperstwa, dlaczego snajperka prosto z pudełka to nie snajperka oraz dlaczego FPS-y to nie wszystko. Spróbuję to jakoś logicznie uzasadnić na podstawie moich doświadczeń oraz ogólnego podejścia nowych do airsoftu. Zanim zaczniemy, pamiętaj oczywiście o zostawieniu łapki, jeżeli Ci się spodobało. Napisz komentarz, jeżeli masz jakieś pytania oraz zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco. Zapraszam również na mojego Instagrama, wszystkie linki w opisie. Nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Zanim powiemy sobie, dlaczego snajperstwo jest tak bardzo odradzane na początek i dlaczego gracze ASG zawsze się odpalają na forach, gdy ktoś zapyta o snajperkę dla początkujących, omówmy sobie, dlaczego nowi chcą zacząć od snajperstwa. Głównym powodem są gry oraz filmy. Snajper to rola w pewnym sensie unikalna, fajna. Jeden zabójczy strzał z ogromnej odległości, kamuflaż pozwalający na podejście i zwalczanie celów bez bycia wykrytym i ogólny strach w szeregach wroga. Gdy spojrzymy na Airsoft, to nie jest już tak kolorowo. Nie strzelamy ciężkim, aerodynamicznym pociskiem, wystrzelonym z prędkością kilkuset metrów na sekundę z gwintowanej lufy. W ASG mamy do czynienia z lekkimi, okrągłymi kulkami, wystrzelonymi z rurki oraz podkręconymi jedynie przez hop-up, żeby zwiększyć zasięg. Większość nowych, gdy wpisze w YouTube frazę ASG, naogląda się Nowricza, czy tam Silo i wydaje im się, że wszystkie strzały zawsze lecą idealnie prosto, na bardzo dużą odległość i zawsze snajperka trafia, zawsze ma się dużo killi. No i w ogóle jest super. No, prawda jest taka, że z tymi killami, no to co widzimy na tych ich odcinkach, które mają te 8-10 minut, to jest tak naprawdę materiał z paru godzin strzelanki, więc to tak naprawdę nie jest tak strasznie dużo, jak się wydaje. No i mając nawet dobrze stuningowaną replikę, możemy łatwo nie trafić. No, wiatr, przechylenie repliki na bok, gałązki, liście i tym podobnie, no bardzo utrudniają oddanie super dalekich strzałów. Niektórzy, co grają jako snajperzy, nawet mówią, że powyżej iluś tam metrów nawet nie próbują strzelać, bo jest mała szansa, że trafią za pierwszym strzałem. Bo właśnie o to chodzi w snajperstwie, żeby wykorzystywać przewagę zasięgu i no jak się da, to zwalczać jednym strzałem. No nie zawsze się niestety da. No i żeby takie strzały trafić, no trzeba mieć kasę na replikę, cierpliwość oraz doświadczenie. Tego właśnie początkujący nie mają. No z kasą jest różnie, ale no nowi mają zerowe doświadczenie, no. To jest oczywiste, bo nowi są nowi, no skąd mają się znać na wszystkim, tak? No i w dodatku, gdy początkujący kupi jakąś snajperkę za te 300-400 zł, to praktycznie zawsze zrazi się do sportu, na samym początku. Taka niestuningowana, stokowa replika ma taki sam zasięg jak repliki elektryczne. Ma taką samą celność jak repliki elektryczne. A repliki elektryczne mają full auto oraz semi, a my mamy czterotak i za każdym razem musimy przeładować. Opowiem taką sytuację u mnie sprzed około roku, 2 lat, nie pamiętam dokładnie, było to jakoś zimą. Dwóch znajomych przyjechało się postrzelać z nami, praktycznie nigdy na strzelankach nie byli, ale coś tam ogarniali. Inny znajomy pożyczył im dwie repliki, to był elektryk oraz stokowa snajperka. No i oni sobie tam strzelali się, zamieniali co rundę tymi replikami i obaj stwierdzili, że snajperką gra się trudniej, no bo nie ma się full auto, celność jest mniej więcej taka sama, nawet oni to stwierdzili. No, to jest tylko przykład ode mnie. Ja nie twierdzę, że każdy się zrazi, ale w większości przypadków tak jednak jest. Z tą celnością ktoś, kto zaczyna, powie: no przecież są te zestawy tuningowe, jakiś tam tłok, prowadnica, sprężyna, kupię to, wsadzę do repliki i będzie świetnie. Będzie lepszy zasięg i no. I to jest rzecz, która troszeczkę mnie śmieszy po części. No, bo co z tego, że będziesz miał te 600, 7, no 600, 700, 700 to nie, ale te 500, 600 FPS-ów, no jeżeli celność będzie nadal taka sama, czyli słaba. Twoje strzały będą dalej niecelne, tylko będą szybciej kulki leciały. Może minimalnie dalej. No i przy okazji, po paruset strzałach, jeżeli nie wymienimy zespołu spustowego, no to może nam się coś zepsuć tam, zwyczajnie. No bo mamy mocniejszą sprężynę. Żeby poprawić celność i zasięg, należy w pierwszej kolejności wymienić gumkę hop-up, lufę wewnętrzną na precyzyjną oraz komorę hop-up. Dopiero później można bawić się już w moc, ale nie jest to konieczne. Na przykład w Anglii, Belgii, Austrii jest tam ograniczenie mocy do około 1 joula. Ale pomimo tej mniejszej mocy, repliki strzelają tam celniej i dalej niż twój stokowy well za 300 zł. Właśnie za sprawą dobrej jakości części wewnętrznych, które są odpowiedzialne za to, że kulka leci prosto. Jak już wspominałem wcześniej, wymiana części na lepsze to często duży koszt,
a składając samemu jest szansa, że kupimy złą część, która nie będzie pasować. No, ktoś jeszcze powie, że kupię SSG od Nowricha, czy tam, nie wiem, gotowca od tego, jak on się nazywał, Dexter chyba, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, wiecie chyba o kogo chodzi. No i jak to kupię, czy teraz będę jako początkujący dobry, czy będzie mi fajnie się grało? No i to też zależy od ludzi, ale ogółem jest tak, że grając elektrykiem jest dużo akcji, strzelania, biegania, wiecie. Właśnie tego chce większość początkujących, akcji, killi. Replika elektryczna jeszcze wybacza błędy, no bo jak ma się full auto, czy z TSM-i, jeżeli coś strzelimy nie tak, za nisko, za wysoko, no to strzelimy jeszcze raz, nawet nie myśląc o tym i poprawimy po prostu tamten strzał. No a w czterotakcie tak się nie da, musimy przeładować. Początkującemu może być trudno zrozumieć opad pocisku na odległość, także poprawki na wiatr i tym podobne rzeczy, no bo zwyczajnie nie wie, jak zachowują się kulki po wystrzeleniu. Dlatego większość początkujących, jak się uprze i kupi snajperkę, czy nawet ją stuninguje, to bardzo jest duża szansa, że się zniechęci do sportu, bo nie będzie tyle akcji, nie będzie tyle killi, nie będą trafiać dużej ilości strzałów, no i po prostu pomyślą, że airsoft to jest do dupy i znudzi im się, sprzedają snajperkę i no, i się zniechęcą. Dlatego, jeżeli jesteś nowy i oglądasz ten film, kup na początek jakąś replikę elektryczną. Jest naprawdę dużo polecanych na początek w cenie, nie wiem, 400 zł, 500 zł. A najlepiej, jakbyś poszukał w swojej okolicy jakiejś grupy ASG i powiedział, że jesteś nowy, że dopiero zaczynasz i możliwe, że nie dość, że pożyczą ci replikę, abyś spróbował sam, bez kupowania, bez wywalania pieniędzy w razie jakby nie spodobało ci się, no to jeszcze mogą cię poprowadzić przez podstawy, wyjaśnić ci parę rzeczy. To jest znacznie lepsze niż kupowanie samemu i samemu wszystkiego ogarnianie. No i jak troszeczkę pograsz, to zrozumiesz, jak strzelają repliki, jak kulki się zachowują, zobaczysz, jaki jest tak naprawdę zasięg tych replik, co możesz oczekiwać od replik ASG. No i zobaczysz, jaka taktyka bardziej ci pasuje, czy grasz bardziej agresywnie, czy bardziej jakoś taktycznie, obchodzisz przeciwników i tak dalej. Czy wolisz dużo strzelać i się czaić? Ja na przykład zacząłem również od AEGA, chociaż chciałem snajperkę, ale kupiłem AEGA, bo tak wyszło. Gdyby nie to, to nie wiem, czy bym kupił AEGA, ale już to jest nieważne. No i biegałem najpierw z gołą M4, potem dałem jakiś kolimator na to, no pasowało mi to średnio. No, miałem w domu lunetę z wiatrówki, kupiłem od znajomego montaż na rysy i zamontowałem na tej M4. Tak, miałem stokową M4 o zasięgu może 30-40 metrów i na to luneta, ale zacząłem wtedy grać całkiem inaczej, zacząłem strzelać na semi praktycznie tylko. Zacząłem obchodzić przeciwników, chować się, bawić się tak jakby w snajpera, no i świetnie się zbawiłem. Killi może miałem wtedy mniej, no bo tak dużo nie było akcji, ja też jeszcze wtedy byłem dość początkujący. Ale bawiłem się świetnie i wtedy stwierdziłem, dobra, idę w snajperstwo. I każdemu również polecam tak zrobić. Zacząć od AEGA, jakiegoś na początek. Nie wymieniać w nim nic, chyba jedynie oprócz gumki hopa. Kupić w miarę dobrej jakości kulki, ochronę oczu, jakiś tam mundur i po prostu spróbować tego. Albo jak już mówiłem wcześniej, znaleźć grupę w twojej okolicy i pożyczyć od nich replikę, żeby nie kupować. No i jak wam się spodoba, no jak zobaczycie, że jednak ciągnie was do tego snajperstwa, no to wtedy można się bawić. I moim zdaniem taka kolej rzeczy jest prawidłowa. No bo po co wywalać pieniądze na darmo, lub co gorsza znudzić się do sportu, jakim jest airsoft. Czego naprawdę nie chcemy, bo chcemy jak najwięcej graczy, bo to jest naprawdę świetny sport i warto się w to bawić. Ode mnie to tyle w dzisiejszym materiale oczywiście. Mam nadzieję, że się podobał, że jakiś początkujący, który to ogląda, bo mam nadzieję, że do takiej grupy odbiorców ten film trafi, że czegoś się nauczył, coś wyniósł z tego filmu. Że jednak nie będzie taki uparty, żeby iść w snajperstwo za wszelką cenę, no bo to się może mu nie opłacić. Jeżeli film się spodobał, wiesz oczywiście co zrobić. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.